Moc historii. Witamy Państwa jak zwykle w niedzielne, wczesne popołudnie. Cezary Jastrzębski. Z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Szumielewicz. Dziś Moc historii zawita na południe naszego regionu, bo do gminy Kazimierza Wielka, a konkretnie do miejscowości Boronice. No i tutaj myślę, że moglibyśmy zacząć od samego położenia, no bo tutaj mamy w naszym regionie dziś tereny typowo rolnicze. Typowo rolnicze z jednej strony, a z drugiej to są te tereny takie już pogórza, więc nie powinno nas dziwić to, że teren jest bardzo urozmaicony, jeśli chodzi o ukształtowanie rzeźby terenu. No a najlepiej o tym świadczy fakt, że przecież tuż przy Boronicach znajduje się miejscowość Sieradzice, a zaraz obok niej Góry Sieradzkie. Czyli jak góry, no to wiadomo, że nie przez przypadek ta nazwa tak została urobiona, no bo rzeczywiście ten obszar jest niezwykle interesujący i bardzo tak no, przypomina te klimaty centralnej części regionu świętokrzyskiego, te związane z górami świętokrzyskimi, mimo że oczywiście no, nie mają one nic wspólnego, jeśli chodzi o budowę geologiczną, jeśli chodzi o pokrywę glebową, z tym, co znajduje się bardziej na północ, no ale jednak przez to teren interesujący, no i też widoki bardzo często, no Tatry stąd oglądać, to nie ma problemu z tych południowych fragmentów regionu świętokrzyskiego, chociaż ja się tak właściwie zastanawiam, że chyba kiedyś musimy zrobić, nie wiem, czy nie na prima aprilis, musimy sięgnąć po cztery miejscowości, czyli taką najbardziej na południe położoną, najbardziej na północ, najbardziej na wschód i najbardziej na zachód w województwie świętokrzyskim, żebyśmy te miejscowości mieli opanowane, no i potem szalejemy w środku między nimi, chociaż oczywiście czasami wychodzimy przecież poza ten obszar, no bo tuż jest obok granica województwa małopolskiego i bardzo często no, my jesteśmy w tych miejscowościach sąsiednich, a nawet jakbyśmy popatrzyli na same Boronice, to jest to wioska złożona z czterech takich osobnych części, czyli z Dubięcina, Starej Wsi, no i to są właśnie te właściwe Boronice oraz w skład miejscowości wchodzą jeszcze Zagaje i Zaszosie. No i teraz też są problemy, które dotyczą jakiejś przynależności administracyjnej, bo na przykład część Boronic należy do parafii w Kościelcu i od razu sobie powiedzmy, że to jest wprawdzie diecezja kielecka, ale jest to gmina Proszowice, czyli województwo małopolskie. Natomiast inna część Boronic należy do parafii w Skorczowie, to sąsiednia parafia i to już jest gmina Kazimierza Wielka, podobnie jak właśnie Boronice, bo Boronice do gminy Kazimierza Wielka należą. Czyli no mamy tutaj ten taki teren graniczny, pograniczny, kiedy różnego rodzaju problemy się pojawiają, a jak o tych częściach mówimy, to też no, warto zwrócić uwagę, że na przykład początki parafii w Skorczowie, utworzonej w latach 80., formalnie w latach 80. XX wieku, sięgają jednak czasu bardziej odległego, bo w XVII wieku już tutaj była kaplica i być może ona dałaby jakąś szansę, żeby powstała parafia, no ale to była kaplica wystawiona ponoć przez innowierców, czyli ten ruch reformacyjny dotarł tutaj i spowodował, że potem nie korzystano z tej kaplicy, skoro ona należała do być może właśnie Arian, tak w przekazach się podaje. A z kolei, gdybyśmy popatrzyli na Kościelec, no to jest kościół istniejący od początku XIII wieku i on w XVI wieku został przejęty przez zwolenników reformacji i potem przez wiele lat był opuszczony i w tym czasie wybudowano ponoć, bo takich jakichś źródeł historycznych, no ja nie oglądałem, tylko to są wiadomości z drugiej ręki. I ponoć właśnie wybudowano wówczas, ponieważ w Kościelcu nie można było odprawiać nabożeństw, drewnianą kaplicę czy też kościół, bo ta jest mowa właściwie o kościele, właśnie w Boronicach. No i potem, kiedy już wrócono do kościoła w Kościelcu, to okazało się, że akurat kościół w Boronicach spłonął. No i w związku z tym nie było też powrotu do tej idei utworzenia być może w Boronicach jakiejś jednostki administracji kościelnej. Stąd no właśnie taki graniczny teren wywołuje różnego rodzaju komplikacje. No a jeszcze jedna komplikacja oczywiście dotyczy samej nazwy.
ponieważ ja właściwie to, jak myślę o Boronicach, to ciągle muszę się sam wewnętrznie poprawiać, bo myślę sobie Borunice. I tak one rzeczywiście były przez wieki zapisywane, tak ta nazwa była podawana, z jednym wyjątkiem tylko w XVI wieku w takich lustracjach, no to jest akurat teren województwa krakowskiego dawnego, więc w lustracjach dotyczących województwa krakowskiego tylko raz w roku 1564 występuje nazwa Boronice, ale raczej, tak mi się wydaje, skryba wtedy chyba chciał napisać Borunice, ale przez O z kreską, jako U. Dlatego, że późniejsze, bliższe naszym czasom, nawet XVIII-wieczne, różnego rodzaju dokumenty, ciągle podają nazwę Borunice. Ale przez U zwykłe. Ale przez U zwykłe, tak. Natomiast nie Boronice, tak jak współcześnie, tylko Borunice. No i to jest taka typowa nazwa odosobowa, ale o charakterze patronimicznym. Czyli to jest niezwykle ważne, dlatego, że te nazwy patronimiczne świadczą o starodawności miejscowości. Od wczesnego średniowiecza one były wykorzystywane i czasami nam się zdarza, że mówimy właśnie o tych miejscowościach. Najczęściej dotyczy to właśnie tych miejscowości, które mają taką końcówkę ice. Nazwa patronimiczna oznacza albo potomków, albo poddanych osoby, która z racji swojego imienia albo przezwiska, albo też zawodu, czy też godności, którą ta osoba sprawowała, no, dała nazwę tej miejscowości, czyli to była grupa ludzi. Nie miejscowość, tylko grupa ludzi, właśnie potomkowie albo poddani. No i w tym przypadku to jest oczywiście nazwa osobowa Boron albo Boroń, ale językoznawcy uważają, że tutaj mamy do czynienia z takim przekształceniem gwarowym i stąd było to Boruń albo Borun i używano właśnie takiej nazwy charakterystycznej dla tego, co nazywa się często uzusem językowym, czyli tak jak mieszkańcy mówią, tak powinno się pisać i tak powinno również się wypowiadać nazwy miejscowości. No więc w związku z tym ja właśnie, mimo że tutaj ani nie mieszkałem, ani mam nadzieję, że poddanym nie byłem właścicieli, a potomkiem, no to może tak, ale myślę w kategoriach właśnie nie Boronice, tylko Borunice. Chociaż oczywiście dzisiaj występująca nazwa to Boronice. Ta nazwa Boronice czy Borunice przewija się przez lata, ale jakby zachowując analogię w tym, co zwykle robimy w Mocy Historii, no to winni jesteśmy słuchaczom początki tej miejscowości, a te początki sięgają XIV wieku, choć gdzieś tam w Wikipedii pojawia się wiek XVI. No tak, Wikipedia jest takim źródłem, po które bardzo często sięgamy, czy w ogóle internet, może tak powiedzmy szerzej, żeby już nie odnosić się do jednego tego źródła. Ja zawsze ubolewam, że niestety to nie są źródła recenzowane. Czyli bardzo często w internecie znajdziemy informacje, które nie do końca są sprawdzone. Oczywiście tu trudno odmówić komuś dobrej woli. Ktoś sięgnął po jakieś materiały, no i spopularyzował wiadomości na temat miejscowości. Tylko, że no potem właśnie bardzo dużo osób korzysta z tych materiałów. Na szczęście my mamy naszą audycję i sobie o różnych sprawach mówimy może szerzej czy bardziej szczegółowo. I doktora Jastrzębskiego. No i Roberta Szumielewicza, który w tym wszystkim bierze bardzo ważny udział. I w związku z tym trzeba sobie tak powiedzieć, że rzeczywiście te najstarsze wzmianki dotyczące Boronic pochodzą z XIV wieku. To są takie zapiski sądowe. Natomiast jeszcze bardzo intrygująca jest taka kwestia zamku, który zdaniem autorów dawnych materiałów miał tutaj istnieć około 1200 roku. Czy ten zamek się tutaj znajdował? Można to sobie w jakiś sposób wyobrazić, ponieważ ta konfiguracja terenu jest rzeczywiście taka interesująca i sprzyjająca walorom obronnym. Tylko tyle, że gdybyśmy wzięli pod uwagę fakt, że właśnie ta część miejscowości rzeczywiście znajduje się na takich wzniesieniach, no to zawsze pozostaje problem wody, dostępu do wody. No nikt nie budowałby siedziby obronnej czy swojej rezydencji, gdyby nie miał dostępu do wody. No a na tych wzniesieniach raczej no, trudno liczyć na to, że teraz nie ma. No może kiedyś były, tym bardziej, że mamy liczne wzmianki o stawach, które się tutaj znajdowały. Stawach i stawkach. Dzisiaj też jest no, taki niewielki fragmencik trochę z wodą związany, ale raczej ten zamek musiałby być chyba w dolnej części miejscowości. A w dolnej, no to już nie ma takich walorów obronnych, no ale przynajmniej ma dostęp do wody. A gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że to rzeczywiście były takie bardzo skromne siedziby, to znaczy no bardzo często, najczęściej drewniane,
murowany, jakiś zamek murowany. No, będziemy tutaj za chwilkę mówić o jednym z najsłynniejszych Polaków, który z Boronicami jest związany. No i on długo, długo starał się o to, żeby zostać właścicielem murowanego zamku, no bo to rzeczywiście przyczyniało się do wzrostu pozycji. No i można się było zaliczyć już wtedy do tych najbogatszych Polaków, a nie do takich, no, zwykłych rycerzy, którzy właśnie najczęściej korzystali z drewnianych swoich siedzib. No i polegało to na tym, że wybierano jakieś miejsce, kopano fosę, a materiał z tej kopanej fosy nadrzucano do środka po to, żeby właśnie ta część centralna była wyniesiona, miała ten walor obronny. No i tam stawiano sobie siedzibę, która była jednocześnie rezydencją i miejscem obronnym. Czyli mieszkaliśmy, ale dostawiano wieżę, która miała właśnie to zadanie, tę funkcję spełniała obronną. No i jeśli tak podejdziemy do sprawy, czyli nie jak najczęściej myślimy, no bo zamki nam się najczęściej kojarzą z tym, że jest potężna budowla, Krzysztopór w ujeździe, no i taki Krzysztopór wszędzie musiał się gdzieś znajdować, no absolutnie nie. Te siedziby, no ale oczywiście tu trudno używać tego określenia zamek, no bo nawet i w łacinie używano różnych określeń dla stwierdzenia, co to jest za siedziba obronna. I my też wielokrotnie mówimy, że no folwark rycerski wyjątkowy, że na przykład Jan Długosz 300 razy użył takiego sformułowania, więc to są właśnie tego typu budowle obronne, a nie takie, w przypadku których na przykład używano łacińskiego słowa arx, czyli no właśnie zamek. No albo często kuria, czyli dwór, no i nam się to też często kojarzy z jakąś siedzibą obronną. Z tego punktu widzenia, no to rzeczywiście można by powiedzieć, że Boronice niewykluczone, że taką siedzibę miały. Tylko czy my kiedykolwiek to stwierdzimy, na przykład za pomocą prac archeologicznych, to trudno powiedzieć. Podobnie jak właśnie z tym kościołem, tym drewnianym, no bo jeśli on był drewniany, no może była jakaś podmurówka, zapewne tak. No ale czy ona przetrwała od XVI czy XVII wieku, a zamek mówimy 1200 rok, no to już trzeba mieć chyba dużo szczęścia. No ale za to, jeśli chodzi o historyczne informacje, no to mamy już troszeczkę łatwiej, ale też sięgamy daleko w przeszłość, jeśli chodzi o Boronice. No to skoro mówimy o tych informacjach, że mamy ich znacznie więcej z tych lat najwcześniejszych, czyli tego XIV wieku, no to musimy to słuchaczom naszym przybliżyć, a później też myślę, że sporo takich szczegółowych danych będziemy mogli przedstawić. Bo wbrew pozorom sporo informacji na temat Boronic się zachowało. Oczywiście no nie jest takie proste, powiedzmy sobie, dotarcie do nich, ale jak już zaczynamy wiercić dziurę w brzuchu, no to okazuje się, że rzeczywiście o Boronicach sporo moglibyśmy powiedzieć. Przede wszystkim ta najstarsza wzmianka, która dotyczy miejscowości, to jest 1389 rok i zapiski sądowe, o których wspominaliśmy. No i jest taka informacja, że poręczyciele Trojana z Parkoszowic, to była parafia Sławice, oddalili wówczas w tym roku roszczenia Hanki z Proszowic, no czyli pobliskiej miejscowości, dzisiaj też przecież bardzo ważnej, i Agnieszki z Boronic. Czyli mamy pierwszą mieszkankę Boronic wymienioną w źródłach, to Agnieszka z Boronic. No, stwierdzono, że chodzi tutaj, to oddalenie nastąpiło z tego powodu, że było prawo bliższości do Parkoszowic. No i w związku z tym oddalono te pretensje, między innymi właśnie Agnieszki. No i potem nic. I 1414 rok. Wtedy jest potwierdzenie informacji, która zapewne wiąże się z nieco wcześniejszymi czasami, czyli 1414, no to jest bardzo blisko bitwy pod Grunwaldem, czyli 1410 roku. A w tej bitwie jedną z najsłynniejszych postaci był ten właśnie słynny Polak, o którym wspominaliśmy, czyli Zawisza Czarny. I w tym właśnie 1414 roku król Władysław Jagiełło zapisał Zawiszy Czarnemu 800 grzywien na wsi królewskiej Boronice. Czyli prawdopodobnie Boronice wcześniej, być może właśnie wtedy, kiedy ta Agnieszka była wymieniana, były własnością szlachecką. Nawet wspomina się o tym, że być może na początku XV wieku właścicielem był tutaj Mikołaj piszący się właśnie z Boronic, Mikołaj de Boronice, czyli z Boronic,
herbu Szreniawa. W pobliżu jest właśnie przecież ta rzeka Szreniawa i stąd Szreniawici. To rodzina bardzo mocno tutaj rozrośnięta. Natomiast nie wiemy, w jakich okolicznościach przeszły Boronice na własność króla. No ale na początku XV wieku już były własnością królewską. No i teraz sytuacja wyglądała w ten sposób, że taki zapis oznaczał, że póki król nie da Zawiszy Czarnemu 800 grzywien, no to Zawisza Czarny może korzystać z wioski królewskiej, czyli ze wszystkich dochodów, które można było czerpać z tej miejscowości. A 800 grzywien to nie było mało. No to była bardzo duża kwota. My często wspominamy o tym, że no na przykład dziesięcina rocznie wynosiła 2 grzywny, 8 grzywien, 10 grzywien, jak 20 grzywien, no to już jest bardzo dużo. A czasami też wspominamy o tym, że na przykład jakieś zastawy to było 200, 300 grzywien. Jakoś trudno przypomnieć mi sobie taką sumę w przypadku jakichś naszych ostatnich dywagacji na temat różnych miejscowości naszych. Czyli rzeczywiście to była niezwykle hojna darowizna królewska, a wiązała się właśnie z Boronicami. No i teraz musimy sobie przełożyć tę dzisiejszą sytuację Boronic na to wszystko, co wiązało się z tymi osobami, o których mówiliśmy do tej pory i o których będziemy mówić. A więc albo właścicieli, albo też dzierżawców tej królewszczyzny, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby ich tutaj nie było. I trudno sobie wyobrazić też, żeby no, Zawisza Czarny nie pojawił się tutaj. Tym bardziej, że to na dobrą sprawę był dopiero taki początek kariery Zawiszy Czarnego. O nim więc no, dobrze jest, tym bardziej, że wiąże się z naszym regionem, miejscem urodzenia. Dobrze jest chociaż parę zdań nawet powtórzyć, no bo przez dłuższy czas zarówno Zawisza Czarny, jak i później jego potomkowie, oni właśnie byli związani z Boronicami. Sam Zawisza to przecież bardzo interesująca postać, no, tym bardziej dla nas, ponieważ urodził się około 1370 roku w Garbowie, w dzisiejszej gminie Dwikozy. No i z tego Garbowa on się nieustannie pisał, chociaż też pisał się, o czym świadczy rękopis znajdujący się w Bibliotece Jagiellońskiej, pisał się też z Boronic, czyli nie tylko z Garbowa, miejsca swojego urodzenia, ale w pewnym momencie uznał, że te Boronice, no to też jest powód do tego, żeby pokazywać, ja jestem właścicielem tych Boronic, albo no, dzierżawcą, póki król mi pieniędzy nie wypłaci za moje zasługi. No i pisał się potem panem na Rożnowie, bo właśnie przez wiele lat starał się o to, żeby stać się właścicielem zamku w Rożnowie. Najpierw połowę tego zamku kupił, a później na skutek swojej działalności i zyskał pieniądze, między innymi chyba właśnie po to, żeby kupić tę drugą część zamku w Rożnowie. No ale Boronice nas interesują w kontekście tego wyjątkowego Polaka i kiedy weźmiemy pod uwagę, że właśnie z takiego, no właśnie bardzo drobnego rycerstwa wywodząc się, zyskał tak wielką sławę, że na dobrą sprawę dzisiaj mówimy, że bardzo często ja to słyszę, iż Zawisza Czarny nie został nigdy pokonany w żadnym turnieju, że zawsze był zwycięzcą w tych turniejach, co nie jest do końca prawdą. Moglibyśmy tak powiedzieć, że no taki top 10, czyli tych 10 najsłynniejszych rycerzy, którzy zwyciężali w turniejach, to jest właśnie też Zawisza Czarny do tej grupy, do tego grona się zaliczał. Musimy pamiętać, że oprócz tej sławy turniejowej, na dobrą sprawę przez całe życie Zawisza Czarny był najemnikiem. Po raz pierwszy tę sławę najemniczą, nie wiemy z jakiego powodu, ale zyskał, kiedy zaciągnięto go do walk z Zygmuntem Luksemburczykiem, czyli królem Węgier, którego opozycja chciała usunąć. No i wtedy po stronie tych przeciwników Zygmunta Luksemburczyka walczył, ale okazało się, że Zygmunt Luksemburczyk dostrzegł jakieś widocznie wielkie przymioty tego najemnika, no bo zaproponował mu służbę u siebie, w swoich własnych wojskach. No i zapisał się między innymi Zawisza Czarny podczas takich walk w Bośni, gdzie chodziło o to, żeby zgnieść tamtejszych zwolenników herezji, jak to wtedy określano,
taki ruch bogomilców, bogomiłów rozwijał się wtedy w Bośni. No i Zygmunt Luksemburczyk nie mógł sobie na to pozwolić. Stąd uzyskał zgodę papieża na rodzaj takiej krucjaty. No i wtedy się zapisał rzeczywiście dobrze Zawisza Czarny w tych walkach. No bez pardonu, tak sobie od razu powiedzmy, bo między innymi przeciwników wziętych do niewoli zrzucano z murów miast obronnych. Nie była to wojna taka honorowa, ale honorową wojną oczywiście stała się ta, w której za chwilę uczestniczył Zawisza Czarny, czyli wojna z Krzyżakami. I możemy powiedzieć tak, że no jak to sytuacja najemnika. Z jednej strony walczył po stronie Zygmunta Luksemburczyka przeciwko tym, którzy wyznawali jakąś herezję, a za chwilę, bo od 1409 roku robiono zaciągi właśnie najemników w całej Europie, za chwilę stał się jednym z rycerzy wcześniejszego poganina, czyli naszego króla Władysława Jagieły, który walczył z zakonem krzyżackim. Czyli no rzeczywiście ten najemnik, możemy tak powiedzieć, że no, musi mieć silną psychikę, żeby nad tym wszystkim jakoś zapanować. Ale właśnie to był też wspaniały ten motyw bitwy pod Grunwaldem, kiedy to Zawisza Czarny był w gronie przedchorążych najważniejszej chorągwi naszego rycerstwa, czyli chorągwi ziemi krakowskiej. Przedchorąży oznacza grono takich no, najwybitniejszych rycerzy, którzy stanowili taką szpicę, to mógł być na przykład rąb albo właśnie taki trójkąt, przed chorągwią, przed wielką chorągwią, która była bardzo ważna, dlatego że wszystkie wojska reagowały na to, jakie znaki dawano za pomocą chorągwi, gdzie ta chorągiew się znajdowała i do czego była wykorzystywana, to było niezwykle ważne. Więc oni stanowili taką no, elitę, która miała za zadanie ochronić chorągiew. I pamiętamy z bitwy pod Grunwaldem, czy z lektury Krzyżaków, czy też z filmu, jaki był ten dramatyczny moment, kiedy właśnie nasza chorągiew upadła i rycerstwo krzyżackie raptem podniosło naszą chorągiew, no i zaczęli śpiewać tę swoją pieśń Chrystus zmartwychwstał. A okazało się, że właśnie ci przedchorągwiani, w tym między innymi Zawisza Czarny, odbili naszą wielką chorągiew. No i nic dziwnego więc, że tych 800 grzywien król Władysław Jagiełło uznał należy się Zawiszy Czarnemu. I stąd jest ten właśnie taki bezpośredni związek z Boronicami. Możemy też powiedzieć, że potem był taki okres w życiu Zawiszy Czarnego dość dobrej, dużej kariery, dlatego że Zygmunt Luksemburczyk porozumiał się z Władysławem Jagiełłą. No i nie byli już takimi wrogami, a odwrotnie rolę takiego kuriera pełnił właśnie Zawisza Czarny. Między innymi był też na soborze w Konstancji, gdzie wystawił taki poczet z 24 koni. Potem też brał udział znowu jako najemnik w walkach Zygmunta Luksemburczyka z Husytami w Czechach, a potem w walkach Zygmunta Luksemburczyka z Turkami. No i tam właśnie zginął, kiedy osłaniał przeprawę wojsk Luksemburczyka, dlatego że sułtan turecki obiecał, że nic się nie stanie, że wojska mogą spokojnie odstąpić od oblężenia miasta i nie będzie ich atakował. A potem oczywiście się rozmyślił i podczas przeprawy wojska zostały zaatakowane i wtedy najemnicy, właśnie na czele których stał Zawisza Czarny, postanowili bronić tej przeprawy, no i poświęcili życie, między innymi właśnie zginął w 1428 roku Zawisza Czarny. No i takie są krótko, można powiedzieć, no najkrócej jak tylko można było powiedzieć, losy Zawiszy Czarnego, ale no, te nasze Boronice też z nim są związane poprzez tych, którzy z jego rodziny pochodzili. No to znamy już losy Zawiszy Czarnego. Wiemy, że od króla dostał zastaw na Boronicach, z których czerpał no bagatela 800 grzywien, ale tak jak wspominaliśmy, te zasługi Zawiszy Czarnego dla naszego kraju były znaczące, a później z tych dobrodziejstw w Boronicach korzystali też jego następcy. Nie będziemy rozwijać tego wątku, co należało do Zawiszy Czarnego oprócz Boronic, ale rzeczywiście to były potężne majątki, w tym także na Węgrzech posiadał tam tereny, ale wiemy, że co najmniej dwukrotnie się żenił. Z pierwszego związku nie znamy imienia żony. Miał syna Mikołaja, który został zakonnikiem, a około 1419
2015 roku zawarł związek małżeński z Barbarą z Radolina, która była bratanicą biskupa krakowskiego Piotra Wysza, wtedy jednego z najbogatszych ludzi w naszym kraju. No więc była podstawa do tego, żeby dalej rozwijać potęgę rodziny. No i z Barbarą Zawisza Czarny miał 4 synów: Marcina, Jana, Stanisława i Zawiszę. 3 na pewno było rycerzami. Marcin i Zawisza dożyli śmierci naturalnej, natomiast Stanisław i Jan zginęli w różnych bitwach, między innymi Stanisław pod Warną, a Jan pod Chojnicami. I Jan miał dzieci, od których wywodzą się potomkowie Zawiszy Czarnego. Jan miał syna Jana i córkę Barbarę. I między innymi, kiedy mówimy, że na przykład hetman wielki koronny Stanisław Koniec Polski był spokrewniony, czyli był potomkiem Zawiszy Czarnego, no to właśnie od tego syna Jana. Jeśli mówimy o tym, że książę Bogusław Radziwiłł był potomkiem Zawiszy Czarnego, no to właśnie to jest ten motyw. I też nasz Hubal, major Henryk Dobrzański, też właśnie miał te związki rodzinne z Zawiszą Czarnym. Stąd ten motyw o tyle ciekawy, że pozwala nam spojrzeć też poprzez Boronicę znacznie szerzej, a nie tylko na wycinek naszego regionu. Natomiast w dokumentach jest sporo różnych informacji dotyczących tych właśnie osób z rodziny Zawiszy Czarnego. Między innymi wiemy, że w 1429 roku, czyli rok po śmierci Zawiszy Czarnego, Barbara, wdowa po Zawiszy Czarnym z Garbowa, jest wymieniona w dokumencie. Także jej prokurator Bolko z Boronic występuje 2 lata później. Jest również informacja z 1431 roku, że panna Elżbieta, córka zmarłego Piotra Kruczka, a Piotr Kruczek to był brat Zawiszy Czarnego, rezygnuje na rzecz Jana, Stanisława i Zawiszy, czyli synów Zawiszy Czarnego, z wszelkich praw do wielu różnych wsi, w tym m.in. do Boronic. Zrezygnowała ona, no i ci synowie Zawiszy Czarnego mieli prawa do Boronic. Później, w 1446 roku, był wymieniony Stanisław z Młodziejowic, który z kolei kilkanaście lat jeszcze później, bo w 1459 roku, zastawił za 500 grzywien Boronice, całe Boronice, które on miał w zastawie wcześniej od Marcina Zawiszyca i jego matki Barbary. Marcin Zawiszyc, czyli Marcin, syn Zawiszy Czarnego. Jego matka Marcina Barbara to oczywiście żona Zawiszy Czarnego. No więc takie wzmianki mamy na temat naszych Boronic i widać wyraźnie, że co najmniej ponad 100 lat, bo do mniej więcej lat 40. XV wieku, od tego 1414 roku, rodzina Zawiszy Czarnego gospodarowała w Boronicach i korzystała z dochodów, które pochodziły z tej właśnie wioski. Skoro już wiemy, do kiedy czerpali potomkowie Zawiszy Czarnego zyski z naszych Boronic, no to idziemy dalej, bo mamy kolejne dane, a te dane spotkamy między innymi u Jana Długosza. Bo Jan Długosz w swojej księdze uposażeń diecezji krakowskiej też o Boronicach pisał. Tak dosyć szczegółowo, w jednym miejscu, tam gdzie jest parafia Kościelec, no to tylko bardzo króciutko. To są dosłownie 2 zdania. Ale w innym miejscu już bardzo szczegółowo pisał o Boronicach, tam gdzie wspominał o prebendzie, która się nazywała Posądzka, od miejscowości Posądza, czyli o prebendzie biskupów krakowskich. No i stwierdził tak, że Boronice to wieś królewska należąca do parafii w Kościelcu. W niej jest 11 łanów kmiecych, czyli już bardzo dobrze rzeczywiście zorganizowana. Karczma z rolą, zagrodnicy z rolą, z których cała dziesięcina snopowa dla prebendy idzie i mieszkańcy są zobowiązani do przewożenia jej własnymi wozami do stodoły, którą wybierze kanonik. Płacą dziesięcinę konopną o wartości 3 grzywien. W wyżej wymienionej wsi, tak pisze Jan Długosz, jest dwór królewski. Od razu sobie powiedzmy, że niestety po tym dworze, nawet nie tym XV-wiecznym, tylko późniejszym, który występuje w opisach
w dokumentach z późniejszych stuleci i też jeszcze no, na początku XX wieku istniał. Niestety nic się nie zachowało, są tylko takie bardzo, no bardzo nikłe pozostałości parku dworskiego, które są uznawane za chronione, bo są wpisane do rejestru konserwatora zabytków. No ale ten dwór istniał tutaj, chociaż też musimy pamiętać, że to pojęcie dworu też czasami my źle rozumiemy, bo bardzo często za dwory traktujemy dwory folwarczne. Tu oczywiście była sytuacja taka, że był folwark niezależnie od tego królewskiego dworu, ale jednak tutaj, mimo że no na przykład rodzina Zawiszy tak długo tutaj funkcjonowała, no to taki dzierżawca, tenutariusz też, jak go nazywano inaczej, nie mógł liczyć na to, że nieustannie to będzie jego dzierżawa i w związku z tym no, nie inwestował w takie budynki. Istniał więc ten dwór królewski, istniał też folwark, ale to nie były takie dwory jako siedziby reprezentacyjne, że na przykład były cztery folwarki i cztery dwory folwarczne, ale w jednej tylko wsi był ten dwór właściciela, ten typowy, właściwy dwór. No więc ten dwór królewski i chociaż ma role folwarczne, ma także przyznane, czyli do tego dworu należały role folwarczne, to ma także przyznane dwa łany kmiece dla jego wzrostu i uzupełnienia pola folwarcznego. I właściwie z tych dwóch wymienionych łanów kmiecych jest zobowiązany płacić dziesięcinę snopową wymienionej prebendzie krakowskiej. Również w gonitwie, mówiliśmy czasami, że ta powinność gonitwa oznaczała właśnie takie niespodziewane sytuacje, kiedy trzeba było korzystać z pracy chłopów pańszczyźnianych, z tej pańszczyzny, którą nakładano. Z roli folwarcznej rzeczywiście płacą dziesięcinę snopową kościołowi parafialnemu w Uściu. Chodzi tutaj o Uście, które dzisiaj nazywamy Uściem Solnym. To jest gmina Szczurowa w powiecie brzeskim, w województwie małopolskim. W prostej linii to jest niedaleko, bo około 15 km od Boronic, no ale to jest miejscowość za Wisłą. Także Wisła stanowi istotną przeszkodę, no ale dziesięcina z dworu królewskiego szła właśnie na kościół w Uściu. Bo tutaj mieliśmy dane Jana Długosza, ale wiadomo, że skoro Boronice były wioską królewską, no to kolejne dane pochodzą z lustracji i danych lustratorów, którzy przyjeżdżali na te tereny i to wszystko spisywali. Mamy dostęp właśnie do takiego źródła, ale też są takie sumariusze różnych dokumentów królewskich i tam też Boronice się pojawiają właśnie w tym XVI wieku jeszcze, czyli tuż za Janem Długoszem, kiedy jeszcze tutaj były te ostatnie chwile rodziny Zawiszy Czarnego, bo zdaje się, że chyba bezpośrednio po nich dzierżawcą był tutaj kuchmistrz królewski, a później stolnik lubelski, dworzanin królewski, pochodzący z Włoch, Zygmunt Fanelli. On się ożenił z Polką, z Barbarą Stadnicką i między innymi na przykład z 1576 roku mamy też takie szczegółowe informacje jak u Jana Długosza z czasów, kiedy ona była, czyli Barbara Stadnicka, dzierżawczynią Boronic. I później dzierżawcą też był ich syn Mikołaj. No i między innymi właśnie w takich sumariuszach królewskich mamy wzmiankę z 1588 roku, kiedy to król Zygmunt III Waza potwierdził zeznanie Mikołaja Fanella, pana na Bystrzycy, dworzanina królewskiego i tak dalej. W celu odebrania zeznania od chorego został wysłany jeden z sekretarzy królewskich z kancelarii królewskiej. No i napisał, że Fanelli zeznał, że wydzierżawia pewne dobra swojej matce, właśnie tej Barbarze Stadnickiej i że te dobra to są trzy wsie królewskie, w tym między innymi właśnie Boronice, które Fanelli posiadał dożywotnio mocą nadania królewskiego i za zgodą króla wydzierżawia je na 3 lata do Zielonych Świąt w 1591 roku. No ale ta choroba, ponieważ już nie mógł przybyć sam, tylko sekretarz królewski musiał do niego pojechać, zapewne spowodowała, że zmarł wcześniej, przed tym rokiem 1591, ponieważ z roku 1589 mamy informację, to jest dokument wydany w Lublinie, że król nadał Boronicę Krzysztofowi Krupce, dworzaninowi królewskiemu. I od tego momentu Krzysztof Krupka był dzierżawcą dóbr, a to była też ciekawa postać, bo wiadomo, że
większą część swojego życia spędził jako dworzanin królewski, najpierw na dworze króla Zygmunta Augusta, później króla Stefana Batorego, no i w końcu króla Zygmunta III Wazy. Wiemy, że walczył w bitwach pod Gdańskiem, pod Wielkimi Łukami w tej słynnej bitwie i pod Pskowem, czyli razem z Batorym. A więc no, taka bardzo też interesująca postać. Mamy więc dokumenty, które wskazują nam na kolejnych właścicieli, a potem są właśnie te lustracje, o których wspominaliśmy, w których też już no, jest bardzo dużo interesujących szczegółów. No i może tylko zajmiemy się jedną, bo tu są 3, 4, 5, dużo byłoby do przekazania informacji, ale ponieważ to jest też taki piękny język, taki dawny, wtręty są wprawdzie czasami łacińskie, ale to je sobie przetłumaczymy i możemy sobie dzięki tym lustracjom, tym szczegółowym opisom wyobrazić właśnie, jak boronice wyglądały w dawnych wiekach. Na początek może zajrzyjmy do jednej z nich i posłuchajmy tego języka, o którym mówiliśmy. Lustracja z 1620 roku wspomina też o wcześniejszych, czyli XVI-wiecznych, no ale lustratorzy tak to napisali. Wieś Borunice. Tę wieś trzyma jejmość pani Anna z Grudna, urodzonego, czyli szlachetnie urodzonego, czyli już zmarłego, pana Samuela Chełmskiego, dworzanina króla jegomości, pozostała małżonka. Za prawem swym dożywotnim, od króla jegomości datowanym w Warszawie 25 miesiąca maja roku 1607 danym, który przywilej, jako jest po konstytucji 1601 roku otrzymany, dlategośmy do lustracji pożytków z tej wsi przychodzących przystąpili. Wieś. Rewizja roku 1564 wspomina, że w tej wsi było kmieci 12. 8 na łaniech, czyli 8 na całych łanach, a 4 na półłankach. Lustracja zaś roku 1569 także 12 opisała, ale każdego na półłanku. Teraz z relacji kmieci starszych mogliśmy podać, że żaden z nich nie pomniał o 12 kmieciach. Jest ich na ten czas tylko 9 na półłankach, czyli zmieniła się sytuacja, no ale 1620 rok, no to pamiętamy, to jest początek tych różnych wydarzeń, między innymi na początku XVII wieku był Rokosz Zebrzydowskiego, potem wojna domowa i tak dalej, już są takie niekorzystne warunki do spokojnego gospodarowania, więc widać wyraźnie, że ta królewska gospodarka w tych wsiach królewskich uległa załamaniu. Jest ich na ten czas tylko 9 na półłankach, którzy robią w tydzień po 5 dni 10 rolą, przyłączoną do folwarku. Czynsz rolny. Płacą czynszu każdy kmieć po 15 groszy. Sep. Sep, czyli obowiązkową daninę ze zboża. Pszenicę dają po korcu jednym miary wierzchowatej proszowskiej. Miara wierzchowata proszowska. Korzec. Czasami o tym wspominaliśmy, w tamtych czasach krakowski czy właśnie z okolic to było mniej więcej 50 litrów, ale korzec oznaczało, że naczynie jest wyrównane, jeśli chodzi o brzegi. A jeśli jest wzmianka, że jeden korzec, ale miary wierzchowatej, to oznacza, że nie było to równo z końcem naczynia, z górną częścią naczynia, tylko że był wierzchołek. Wierzchowaty był to korzec, a ten wierzchowaty zwykle no, mógł nawet osiągnąć 50% pojemności. Czyli mogło to być nie 50, tylko 75 litrów, skoro podawali, że miary wierzchowatej. Owsa po korców 6, miary takiejże wierzchowatej. Kapłonów daje każdy kmieć po 4, jajec po 20. Zagrodnicy, czyli w hierarchii troszkę niżsi mieszkańcy Boronic. Zagrodników jest teraz 5. Dawali przed tym 3 po groszy 6, 3 drudzy po groszy 2, a 1 po groszy 20. No to musiał być jakiś bogaty zagrodnik. Ale oni nie rabiali. Teraz zaś po 2 dni w tygodniu robią, żadnego czynszu nie dają. Robią, czyli odrabiają pańszczyznę. Kaczmarz, no nie karczmarz, tylko wtedy mówili karczma, ale kaczmarz. Karczma też dawna była, do której było roli trochę. Dawał z niej kaczmarz rocznie groszy 4, łoju przy tym 1, 1 kamień. Ale ta karczma spustoszała. Ten kawalec roli, co do niej należała, rozdzielono między chałupniki, z których jeden piwo szynkuje, a od szynku daje czynszu groszy 2. Gaj. Był tamże gaj, który przedawano,
sprzedawano, czyli oczywiście drewno z tego gaju. Dostawało się zań na każdy rok plus minus groszy 24. No też lustrator, plus minus groszy 24. Ale poddani tameczni zeznali, że ledwie w 15 lat czasem się, gdy podrośnie, przedaje. Czyli gdy podrośnie, to mniej więcej co 15 lat, nie było więc takiego korzystania corocznego. Nasi leśnicy współcześni chyba by denerwowali się, że co roku nie można trzebieży wykonać. I nie tylko na sprzedaż, ale i na potrzebę folwarkową mało go jest. Wtedyśmy go też nie taksowali i załatwili sobie sprawę. Stawki. Stawków też dawno było 4, które lustracja rachowała na groszy 8. Teraz nie masz ich, tylko 3. Czwarty spustoszał. Za ryby dostaje się plus minus groszy 12. I folwark teraz, urodzaj folwarkowy. Pole troje, kopa szesna, korzec krakowski. No i była taka tabelka w tej ilustracji. Akurat zapis tych zbóż był łaciński, no ale to sobie przetłumaczyliśmy. I były stawki, czyli ile siano, ile pozyskiwano, a jak to wyglądało, tak, różne tam sprawy, które się z tym wiązały. Generalnie możemy powiedzieć tak, że uprawiano wtedy żyto zarówno o zimę, jak i jarę. Uprawiano pszenicę, jęczmień, owies, groch i ciecierzycę. W tym zestawieniu też zawsze podawano, i tutaj też tak było w Boronicach, podawano też, ile stogów siana przygotowywano w ramach urodzaju folwarkowego. Na tym folwarku uradzało się więcej, ale że świeże kopaniny były, prędko się też wyrodziły. I obora. Krów dojnych jest 8, po groszy 4 od każdej. Było więcej tego bydła, jako ilustracja opisała. No ale znowu właśnie to załamanie gospodarki, te niepokoje wojenne. Jałowic dwuletnich 2, trzechletnich 3, owiec dojnych 30, a jałowic 10, ciołków 3, byk 1. Ale że tego bydła nie oddano teraźniejszej dzierżawczynej, ani nieboszczykowi mężowi jej, tedyśmy też tylko od krów 8 ich nie oddawali, aby cały prowiant nie zginął. Czyli jakieś tutaj były straszne komplikacje związane z tym inwentarzem. Familia folwarku, gospodarzowi i gospodyni groszy 10, dziewkom dwóm po groszu 1, pastuchom dwóm po groszu 1. I teraz już mamy być może takie wyobrażenie, jak wysłuchaliśmy tego opisu. No właśnie, jak tu wyglądało życie, czym ludzie się trudnili, z czego też jednak czerpano dochody, no i w jaki sposób następowało to przywiązywanie chłopa do ziemi, które skończyło się potem w ten sposób, że tej pańszczyzny odrabianej już było tyle, że mieszkańcy wsi nie byli w stanie uprawiać swojego własnego kawałka pola, ale też to się z czasem zmieniało. Bo między innymi na przykład w takiej też szerokiej, nawet dłuższej niż ta lustracja z początku XVII wieku, w lustracji z 1765 roku, możemy już wyczytać informacje na temat wielu innych grup społecznych, czyli są wymienieni, akurat wymienione, bo dotyczy to kobiet, są dwie komornice wymienione i jest wymienionych 5 kątnic. Komornice, czyli one rzeczywiście nie miały nawet swojego domu, tylko mieszkały na komornym, ale te kątnice, to już w ogóle była najniższa grupa społeczna, bo nawet też w różnego rodzaju takich zobowiązaniach dworu wobec tych osób, bo tam podawano, że między innymi na przykład mogą sobie uprawiać jakiś tam zagon z tego folwarku królewskiego lub brać jarzynę z ogrodu. To nawet widać to wyraźnie, że komornice mają większe te uprawnienia, te profity, a kątnice już w ogóle mają najgorsze. Lepiej więc było nie być kątnicą. To mniej więcej, myślę, że bardziej więcej niż mniej wiemy o naszych Boronicach do XVIII wieku, ale mamy jeszcze przed sobą czasy współczesne. I z tych lustracji też między innymi możemy szczegółowo wymienić wielu tych ludzi, którzy byli związani z Boronicami. Sporo jest kobiet, bo tutaj też słyszeliśmy przed chwilą w tej lustracji XVII-wiecznej, że wdowa po wcześniejszym dzierżawcy zajmowała się tutaj gospodarowaniem. Wcześniej mówiliśmy o Barbarze Stadnickiej, wcześniej mówiliśmy jeszcze o Barbarze, żonie Zawiszy Czarnego.
No i w XVIII wieku dotarliśmy z tą lustracją do 1765 roku, a w 1771 roku wiemy też na podstawie informacji, że dzierżawcą był podczaszy królewski Aleksander Łęgowski. Natomiast w XIX wieku właścicielami była rodzina Gadomskich i to był taki trudny czas do gospodarowania. To jest oczywiście już nie królewszczyzna, bo po dobie rozbiorowej te majątki królewskie zostały przejęte przez Skarb Państwa i potem były sprzedawane albo rozdawane za zasługi dla urzędników państw rozbiorowych, albo też właśnie dzierżawione bardzo często. I rodzina Gadomskich w XIX wieku niestety miała taki los, jaki dotknął wielu przedstawicieli różnych rodzin, no bo działalność rolna oczywiście była wtedy coraz bardziej skomplikowana, a jeszcze nakładały się na to różnego rodzaju rygory państw rozbiorowych, które odpowiednią politykę celną prowadząc, doprowadzały często do upadku różnych majątków. Zadłużali się bardzo często właściciele po to, żeby no jakoś związać koniec z końcem. Potem kolejne kredyty brali, kolejne i już z nich nie mogli wyjść. Stąd mamy bardzo dużo informacji właśnie o licytacjach i tak się również stało z rodziną Gadomskich, która musiała wystawić Boronicę na sprzedaż i wtedy w 1899 roku majątek kupiła Helena z Markuszewskich, żona Kazimierza z takiej rodziny, która wcześniej używała nazwiska Czerny, a później dodała sobie do tego nazwiska taki wcześniej zapisywany przydomek Schwarzenberg, czyli Schwarzenberg Czerny. I ta rodzina była właścicielem Boronic, jeśli chodzi o tę część dworską, a mamy między innymi dwór taki królewski opisany właśnie też w XVIII wieku, że on był drewniany, no bardzo już zniszczony, folwark lepiej wyglądał, zabudowania są opisane. No i oni tutaj, ta rodzina Schwarzenberg-Czernych gospodarowała do zakończenia wojny, a w tym czasie też, kiedy oni tutaj władali, administratorem dóbr był Aleksander Konarski z rodziny Gryfitów, posługiwali się tym herbem. Synem Aleksandra Konarskiego był znany historyk i genealog Szymon Konarski. Więc znowu kolejne osoby i gdybyśmy tak sięgnęli jeszcze do szczegółowych informacji, to raptem by się okazało, że ci dzierżawcy, ci właściciele Boronic, no jednak zostawili jakiś ślad na ziemi. Może nie wszyscy taki jak Zawisza Czarny, ale każdy z nich jednak, będąc tutaj w Boronicach, myślał też trochę o większych sprawach i dlatego też my przywołujemy te postacie. Dlatego też warto wybrać się do Boronic, no bo tutaj jest jakaś moc historii. Moc historii i bogata też historia samej miejscowości. Dziś już dziękujemy za uwagę. Cezary Jastrzębski, Robert Szumielewicz i Tomasz Tamborski, który program zrealizował.